Piłkarze ŁKS Orlęta Łuków zajmują obecnie 9., przedostatnie miejsce w tabeli 4. ligi. Z 15 rozegranych spotkań wygrali tylko 2, doznając aż 10 porażek. Po ostatnim tegorocznym meczu rozmawialiśmy z trenerem naszych piłkarzy Maciejem Sygą, pytając o tak słabą postawę jego podopiecznych. Wiemy, że Orlęta będą grać w grupie spadkowej. Dlaczego nie udało się wywalczyć miejsca w czołowej piątce, która gwarantowała utrzymanie się w 4. lidze? Na to się składają przede wszystkim czynniki sportowe. Tak, ja nie będę szukał jakichś jako trener innych czynników. Jestem odpowiedzialny za kwestie sportowe i bierzemy to na klatę, tak, co się wydarzyło w tej rundzie. Zdobyliśmy 9 punktów przy naszej postawie, która momentami była bardzo słaba. Na pewno za łatwo traciliśmy bramki. Gdzieś schodziło z nas powietrze po straconych golach. Nie potrafiliśmy odbudowywać siebie w trakcie meczu. Nad tym trzeba będzie na pewno popracować pod względem właśnie mentalnym. Ciężko nam było w pewnym momencie wyjść też z takiego dołka sportowego, psychicznego. Bo chyba piłkarzom Orląt nie brakuje ani umiejętności, ani ambicji. Czego zabrakło? Ja powiem tak, no atmosferę też budują wyniki, nie ma co ukrywać. Tak? To jest grupa chłopaków, którzy się lubią, szanują. Natomiast mówię, gdy tych wyników zabrakło, no to też jedno drugie nakręcało. Tak? Natomiast mówię, czasami jeden wynik, jedno zwycięstwo potrafi sprawić, że zespół wierzy w siebie, nawet jedna bramka. I patrzymy na to zupełnie inaczej. Ja bym sobie życzył klubowi i temu miastu, żebyśmy my walczyli o inne cele niż walczymy w tej chwili na 100%. Natomiast realia są takie, jakie są, że nie szukając gdzieś tam winnych dookoła, tylko patrząc na siebie, że dysponujemy i takimi warunkami organizacyjnymi i kadrą, na którą nas stać, która po prostu gdzieś przy maksymalnym zaangażowaniu daje nam taki wynik, jaki dała nam w tamtym sezonie, powiedzmy, pierwsze miejsce w grupie spadkowej. To realna miara. Odeszło paru zawodników, to też był zupełnie nowy zespół, który przyszedł. No właśnie, bo odszedł, oprócz trenera Solnicy, który odszedł przed sezonem, odszedł jeszcze tacy zawodnicy jak Szóstek, Sowicz, Goławski. Czy to miało aż taki wpływ na jakość gry Orląt? To miało niebagatelny wpływ, nie oszukujmy się, bo tak jak mówię, jako trener na początku sezonu gdzieś chciałem te luki uzupełnić innymi zawodnikami. Z czasem się okazało, że oni są w stanie grać dobrze. Ja w nich wierzę cały czas. Natomiast no, to był kręgosłup zespołu, to ci zawodnicy, to nie ulega żadnej wątpliwości. No i co, to się musiało, tak realnie teraz patrzę, musiało się odbić. Orlęta w 15 meczach straciły aż 49 bramek. To pokazuje braki w defensywie. Co pan zamierza z tym zrobić? Jakie wzmocnienia? Przede wszystkim widzę deficyty, jeżeli idzie o mentalność, tak? Bo można przegrać mecz 1-0, 2-0. Ale nie 7, tak? I ja to mnie, tego typu porażki mnie najbardziej bolały. Ze Stalą Poniatowa ostatni mecz tutaj na śniegu pokazał, że naprawdę jesteśmy w stanie rywalizować. No, przegraliśmy z nimi 7-0 tam, nie mając nic do powiedzenia. A tutaj mieliśmy 1-1, sytuację 100% na 2-1. I tak na dobrą sprawę różnie się to mogło zakończyć, więc no, grupa spadkowa będzie inną grupą niż ta trudna, w której teraz graliśmy. A jak przedstawia się sytuacja w młodzieżowych grupach? Mamy w tej chwili około 260-270 zawodników, grupy bodajże 14. No i to dla nas jest najważniejsze. My naprawdę chcemy, żeby to wybrzmiało bardzo porządnie i mocno, że gdyby nie Orlęta, no to te dzieciaki by siedziały w domach albo przed komputerami. No i mimo wszystkich tam utyskiwań czy marudzeń, no to trzeba to mimo wszystko, wydaje mi się, że docenić, bo mimo wszystko ten wózek ciągniemy do przodu i chcemy, żeby dzieciaki po prostu trenowały. A czy myślicie w klubie o reaktywacji sekcji siatkówki? Bo o tym mówi się ostatnio głośno w Łukowie. Ja nic o takich planach nie wiem, reaktywacji sekcji siatkówki. Mamy sporo, jak widać, też problemów z sekcją piłki nożnej i po prostu musimy sobie z tym na ten moment radzić. No, jeżeli będzie taka inicjatywa, to myślę, że prezes, zarząd siądzie do tego. Tak, ja nie jestem osobą decyzyjną, która mogłaby o takiej reaktywacji zadecydować. A jak przedstawiają się na koniec roku kalendarzowego finanse klubu?
Też nie jestem osobą, powiedzmy, kompetentną w tej dziedzinie. Wiem tylko tyle, że i tego jako dyrektor sportowy jestem zobligowany pilnować i to pilnuję, żeby po prostu trenerzy mieli zapłacone pieniążki na czas. Mówię o trenerach piłki nożnej w tym momencie, bo ich jest najwięcej, tak? Pozostali trenerzy to już są ustalenia między zarządem a tymi trenerami, ale trenerzy piłki nożnej na pewno mają wszystkie pieniążki zapłacone w tej chwili na bieżąco, więc takich zadłużeń nie ma. Przed nami stulecie Orląt. Czy może obiecać pan, że z tej okazji drużyna seniorów nie spadnie do Ligi Okręgowej? Obiecać nie mogę nic, natomiast taką podjęliśmy decyzję tutaj w szatni z chłopakami, z drużyną, ja wszelkie działania teraz podejmuję, żeby ten zespół po prostu utrzymać, bo ja sobie nie wyobrażam teraz, powiedzmy, nie zwinąć żagli i powiedzieć, że nie ma szans. Są szanse, mamy 9 punktów, 15 punktów tak naprawdę dawałoby miejsce w tej czołowej czwórce, piątce, która się utrzyma. Więc o to trzeba walczyć i koniec. No, gorzka pigułka, że tylko na tyle nas stać, ale trzeba to zrobić i tyle, a to jest tylko sport, więc... Na szczęście myślę, że nie spadniemy, ale najważniejsze, żebyśmy wszyscy to stulecie przeżyli. Życzę sukcesu. Dziękuję serdecznie.